Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Chojnacki. Cześć Łukasz. Cześć witam. Łukasz. No, to jest człowiek od złota, tak bym powiedział. Zastanawiałem się pierwszy raz, tą Łukasz, bo przeczytałem twoją książkę Inwestowanie w srebro i złoto. Nie zrozumiesz inwestowania w metale, jeżeli nie poznasz ich historii. Pamiętam jak trafiłem na twoje wykłady na Zbiro i tak samo. No, jak gdyby książkę wszyscy polecali, więc kupiłem, przeczytałem, byłem zachwycony, a potem mieliśmy okazję się zetknąć w kilku miejscach, tak? Bo i byliśmy obaj członkami Asbiro Masters, tak. a także na zjeździe naszych wspólnych znajomych, byłych żołnierzy GROM, na Siły Specjalnej w się. Tak, zgadza się. Łukasz, powiedz może, jak gdyby skąd Twoje zainteresowanie złotem i dlaczego złoto, i co to w ogóle daje? Mhm. Ja myślę, że każdy ma jakąś taką swoją rzecz do. Każdy ma do czegoś potencjał, każdy ma do czegoś zdolności. Mi się tak w życiu ułożyło, że ja po prostu do, do, stwierdziłem, że metale szlachetne są czymś, co ja chcę robić, czym chcę się zajmować. Jestem w ogóle z rodziny rzemieślników i swoją przygodę z metalami szlachetnymi zacząłem od y, produkcji sztabek srebra. Czyli po prostu gdzieś tam, nie wiem, szukałem sposobu na, na, na te życie zawodowe i któregoś razu. Z góry przed pomysłem, że będę robił sztabki srebra. Minęło pół roku i nagle wybijam swoją pierwszą sztabkę. No i to była droga przez mękę, ale wydaje mi się, że zgoda w jakiś sposób z przeznaczeniem. No i po prostu po latach jestem w tym punkcie, kiedy już tam i książkę wydałem i prowadzę kolejną firmę, która jest i produkcyjna i jest też i dystrybuje złoto. I tak w skrócie to, to ja czuję, że robię to, do czego jestem powołany. Okej. Okay. To wiesz, stykam się z tym, i jak sobie przypomnę, hmm, wydaje mi się to całkiem naturalne, że ludzie nie rozumieją, dlaczego warto inwestować w złoto, a nie w srebro. No Bo im się wydaje, no tak, na giełdzie, bo to spekulacja, bo to hmm. traktują jak akcje, a to się nie opłaca. To dlaczego warto? Dlaczego warto? Ja możemy powiedzieć, o dlaczego się dzieje tak, że nie, większość z nas nie jest świadoma roli złota w, w ogóle w, w całym systemie. Yy, ja się dziwię, że, że złoto jest określone mianem inwestycji alternatywnej. To nie jest inwestycja alternatywa, to jest inwestycja, to nawet nie jest inwestycja, to jest aktywo podstawowe. To jest pieniądz, który jest z nami od tysięcy lat. No i na przestrzeni, można powiedzieć, kilku czy kilkunastu dekad, złoto było wypychane z systemu za sprawą pustego fiducjarnego pieniądza. No i potem się tworzyły paradygmaty ekonomiczne, różne narracje. Na mocy których ludzie przestali myśleć o złocie i zaczęli być do niego zniechęcani. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy emitują papierowy pieniądz, czerpią z tego tytułu profit. Natomiast złoto jest pieniądzem sprawiedliwym. No i teraz, kiedy mamy dwa konkurencyjne pieniądze, złoto i pieniądz papierowy, system chce, żeby ten papierowy pieniądz był głównie obiegowym, dlatego sprawia, żeby ludzie nie tylko o, o złocie nie myśleli, tylko nawet żeby o nim nie wiedzieli. I stąd jest tak, że my nie znamy roli złota, A dlaczego powinniśmy o tym pamiętać i, i, i znać się z nim, dlatego, że to jest podstawowe narzędzie do ochrony naszych środków. To tak w skrócie. Okej, okay. yy, rozumiem to, ale wydaje mi się, że w skrócie nie wystarczy. Jakbyś mógł to rozszerzyć. W sensie, dlaczego? Jak to? No, przecież mamy pieniądze, posługujemy się nimi, możesz za to kupić wszystko co chcesz. Możesz je wymienić na inne waluty, możesz sobie włożyć do banku, możesz sobie kupić nieruchomość, możesz jechać na wakacje. To po co złoto? Złoto jest dla tych, którzy mają oszczędności. O ile ktoś zarabia i wydaje i nie ma oszczędności, nie ma problemu związanego z tym, że jego środki tracą siłę nabywczą. Mhm. W momencie, kiedy ktoś zaczyna kumulować swoje środki, czy tam buduje bogactwo, portfel, wnet zaczyna dostrzegać, że 100 zł dzisiaj może dać mi więcej niż 200 zł jutro. Dlaczego? Dlatego, że 100 zł ma większą siłę nabywczą. Jak ktoś się temu zaczyna bliżej przyglądać, to nagle zaczyna widzieć, że to zaraz, to, to ja gromadzę środki, a mogę za nie kupić coraz mniej to jest takie trochę no, no dziwne. No i to jest inflacja, która przez współczesne paradygmaty ekonomiczne jest gloryfikowana, bo mówi się, że inflacja jest dobra, kontrolowana inflacja jest dobra, a to jest bzdura. No bo czy, czy ja mogę powiedzieć, że jeżeli coś drożeje w kontrolowany sposób, to jest to dla mnie dobre? To nie jest dla mnie dobre. Dla mnie jest dobre, jeżeli płacę za rzeczy coraz mniej. I teraz jeżeli ktoś chciałby, aby te jego 100 zł czy 100 tysięcy Zatrzymało swoją siłę nabywczą, powinien to zamienić na złoto. Albo na inne rzeczy, bo ja się nie upieram przy złocie, na inne, na inne aktywa, które potrafią y, y, zatrzymać swoją siłę nabywczą. Ale okazuje się, że złoto jest optymalnym narzędziem, dlatego, że rośnie stabilnie. Tak? To jest tylko funkcja podaży pieniądza. Więc. Y, tak to bym określił, ci, którzy nie liczą na super profity, ale chcieliby defensywnie zachować się wobec swoich owoców pracy, powinni kupić złoto. Okej, okay. to kiedy jest czas, aby złoto kupować? Taki szczególny czas. Wtedy, kiedy gospodarka się rozwija, czy wtedy, kiedy coś się dzieje źle? No to tak. Takich sytuacji jest kilka. A ja może bym w ogóle zaczął od drugiej strony. Powiedziałbym, kiedy, kiedy, żeby też być obiektywnym, bo żeby ktoś nie powiedział, a jesteś dealerem i tylko swoje chwalisz. Tak, chwalę swoje, ale są też, są też okresy w historii, kiedy złoto nie było dobrą inwestycją. I złoto nie było dobrą inwestycją w latach 80. i 90. Dlaczego? Dlatego, że Dolar amerykański i w ogóle pieniądz umacniały się. Były wysokie stopy procentowe, trzeba było ciąć inflację, i ten pieniądz miał wartość. Jeżeli ktoś coś zaoszczędził i odłożył to, to po kilku latach to dalej trzymało swoją wartość. Czyli jeżeli mamy mocny pieniądz, to złoto nie jest nam potrzebne. Niestety tak się składa, że system bankowości centralnej lansuje inflację, czyli utratę siły nabywczej naszych środków. I można powiedzieć, że przez większość czasu warto kupować złoto, bo to złoto cały czas idzie w górę, w górę, w górę, w górę. Ja pamiętam, że w 2000 roku, na pierwszego dnia na sesji giełdowej, w złotówkach uncja złota kosztowała 1100, coś złotych. Dzisiaj to jest ponad 9000 w 20 lat. I po prostu sobie idzie dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, dwa do przodu, jeden do tyłu, dwa do przodu, jeden do tyłu. Do przodu, jeden do tyłu. Więc w ogólnym. W ogólnym takim rozrachunku złoto idzie permanentnie, stopniowo do góry, i te ostatnie 20 lat to jest po prostu nic innego jak okres stale trwającej inflacji. Okej. Okay. Um, miałem okazję uczyć się trochę właśnie o inwestowaniu w złoto, yy, ale dlatego, że jako inwestor w nieruchomości yy, chciałem rozszerzyć swoją wiedzę. Mm -hmm. No i rozszerzałem o giełdę, rozszerzałem właśnie o złoto i tak naprawdę Pierwszy raz zetknąłem się z koncepcją właśnie inwestowania w złoto, albo potraktowania złota jako inny rodzaj aktywa, uzupełniający inwestowanie w nieruchomości e, podczas wykładów właśnie w uczelni na Zbiro, i to jeszcze od Ryszarda Jaszczyńskiego, którego obaj mamy okazję mieliśmy okazję poznać. E, I pamiętam w trakcie kilku godzinnego wykładu no, sprzeczałem się z nim, mówiąc: mm -hmm. No tak, ale po co mi złoto? Ale dlaczego? Ale to przecież tak nie działa. <coughs> I on pokazał dużo wykresów ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. które, które pokazywały odwrotną korelację, polegającą na tym, że jeżeli jest taki wykres w Stanach US house price versus gold ratio, nie? czyli relacja ceny domu w Stanach Zjednoczonych, oni tam nie liczą tego w metrach, tylko w ile dom kosztuje tak, w całości, tak. do uncji złota. No i było pokazane, że właściwie w momencie, gdy tylko 200 uncji wystarczy, żeby kupić dom, to znaczy, że złoto jest bardzo drogie, a nieruchomości są bardzo tanie. Mhm. I należałoby sprzedać złoto, kupić nieruchomości i 20 lat mniej więcej czekać. Nie więcej, nie wiadomo do końca ile, ale później, kiedy przekroczy 700 uncji e, e, za dom, no to to znaczy, że domy są drogie, mhm. a złoto jest tanie, wystarczy, że to zamienisz. No i ja wtedy z Ryszardem się sprzeczę, mówię, ale po co mi to kurczę, nieruchomości, dajemy pieniądze i w ogóle on mówi, no tak, ale gdybyś tutaj w 1965 roku, no kurczę, jaki to czas, miał jeden dom, to dzisiaj po 60 latach miałbyś jeden dom. Ale gdybyś. Zrobił jedną zmianę, drugą, trzecią, czwartą, to miałbyś 40 parę domów, nie? No więc i on mówi, to nie trzeba być geniuszem, tylko trzeba sobie pilnować tej przesiadki. Więc jak gdyby to była pierwsza rzecz, która mnie przekonała, a druga jest taka, że mimo wszystko pieniądze, które drukuje rząd, one tracą na wartości. Ja tego nie, wtedy nie rozumiałem do końca. Myślę, że większość ludzi tego mhm. nie rozumie, tak? No bo tutaj rząd mówi, że inflacja, tutaj jest CPI, to tak uważają, że to jest inflacja, przy okazji mówią, że z nią walczą, a w ogóle, że złoto jest reliktem, i to w ogóle, wiesz, możesz to na półkę postawić, to, to tak najlepiej, nie? Ale, ale później na przykład no padło takie pytanie: no dobra, ale jest blackout, wyłączą prąd, albo, albo było pytanie w trakcie jednego z wykładów: no dobra. Ale na przykład system, system kart zostanie zablokowany. Albo jeszcze inaczej, w Australii, o której marzyłem ileś lat temu, żeby w niej mieszkać, przedsiębiorcy wyszli protestować, tak? a tam mhm. rząd na kliknięcie myszką, klik zablokował im konta bankowe. Więc padło pytanie: no dobra, ile każdy z was ma gotówki odłożonej poza bankiem, ile macie przy sobie. A gdyby wam karty nie działały, to co zrobicie? I nagle wyszło na to, że większość ludzi miało potencjalny problem. Ty, mhm. no dobra, wybucha wojna, wyłączają wam ten system, jedziesz na stację benzynową zatankować, ale nie masz czym zapłacić. I co wtedy? Albo jedziesz do innego kraju, a twa, waluta twoja już nic nie jest warta, bo mhm. nie wiem, anulują ją. O, no akurat przy, to było jeszcze przed... Y, te argumenty, które y, wymieniam, one padły przed wojną w Ukrainie. No bo wiemy, że jak Ukraińcy przyjechali do Polski, to umożliwiono im wymianę, nie? To powiedzmy, że jest to już humanitarne traktowanie tak. w pewien sposób. Ale wcześniejsza historia nie pozwalała zakładać, że pojedziesz do jakiegokolwiek innego kraju, oni Tobie uczciwie złotówki wymienią. Tak. Y jak Ciebie słucham, to tak sobie myślę, że my mówimy o scenariuszach, które są skrajne. I w ostatnich latach tak dobrze było w Polsce, że w ogóle my nie mamy doświadczenia skrajnych scenariuszy, nie mamy doświadczenia skrajnych sytuacji, dlatego ciężko nam jest dopuścić do myśli, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, a tymczasem się wydarzają. No i to, co nas gubi, to jest to, że nie mamy nawyku oszczędzania w złocie. I ktoś mógłby powiedzieć, no a jak mielibyśmy mieć, skoro nic się złego nie działo? Otóż nie. Z, moich, z mojej wiedzy wynika, że zresztą to są w ogóle nie, oficjalne badania instytucji finansowych w Niemczech, wynika z nich, że statystyczny Niemiec posiada 3-4 uncje złota w domu. Statystyczny Niemiec 3-4 uncje złota w domu posiada. Czyli oni są nawet w jakiś sposób, tak jakby permanentnie przygotowani na różnego rodzaju sytuacje. I o tym się w Polsce nie mówi, I, a są kraje, tak jak właśnie teraz ten wspomniany tutaj nasz sąsiad, Zaodry, które są przygotowane na różnego rodzaju scenariusze. Oni też byli dotknięci jedną z największych hiperinflacji w dziejach, czyli tą z lat 20. i oni do tej pory o tym pamiętają. To ich się uczy o tym, jest mnóstwo materiałów, dlatego oni, oni dążą do tego, żeby nie tylko ich pieniądze, przynajmniej marka niemiecka, żeby była mocna, ale gdyby się okazało, że ma być popsuta, to wtedy też są te twarde pieniądze. Natomiast, gdyby ktoś stwierdził, yy, słuchając nas, że a to wy tylko mówić o takich skrajnych sytuacjach, to też niezupełnie. Bo złoto jest super narzędziem, które pomaga, nas, yy, pomaga nam ochronić nas przed inflacją, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się w ogóle nie mówi przy złocie, że złoto po 6 miesiącach jest zwolniony z podatku, czyli mamy złoto, trzymamy je 6 miesięcy, nie 5 lat, tak jak na przykład nieruchomość. Trzymamy 6 miesięcy i jeżeli to odsprzedajemy dalej i generujemy z tego tytułu profit, to nie jesteśmy zobligowani do odprowadzenia podatku, od wygenerowania dochodu, więc tu jest cały szereg różnych, różnych takich uwarunkowań, które czynią złoto atrakcyjnym, czyli... Brak opodatkowania, brak VAT-u, zwolnienie z VAT-u. Do tego jest super narzędzie przed inflacją, więc takich sytuacji jest całe mnóstwo i to czyni złoto atrakcyjnym. Właśnie. Poza tym nie waży dużo, można je wszędzie schować. No dobra, zażartuję sobie, ładnie świeci czasem, nie? Wydaje mi się, że też jest w pewien sposób kojarzony z rzeczami takimi nobilitującymi, tak? Czyli mimo wszystko ktoś, to ma złoto, to wiesz, nie słyszałem o ludziach, którzy, żeby ktoś się wypowiadał, że on inwestuje w złoto, tylko mm -hmm. bardziej jak gdyby, hmm, znaczy, jeżeli ktoś określa, myślę, że inwestuje w złoto, to po prostu układa sobie część portfela inwestycyjnego, bo to też jest jak gdyby hmm, strategia, może, może tak, czyli o takiej strategii słyszałem regularnie. No bo teraz tak, ja należę do środowiska inwestorów nieruchomości. Mhm. To znaczy, że ciągle kupujemy, sprzedajemy nieruchomości. Mhm. Jest też takie powiedzenie: to, czym handlujesz, na końcu ci zostaje. Czyli raz na jakiś czas zostaje mi jakaś nieruchomość, po prostu tak. Uwielbiam nieruchomości, kocham nieruchomości, nieruchomości jasne. Ale też yy, okazuje się, że to nie powinno wyglądać w ten sposób, że masz kumulację tylko w jednym typie aktywów. Mhm. No i kiedyś też nie rozumiałem, no ale jak, to jest w pełni bezpieczne. Okazuje się, że nie, tak? Też na pewno o tym wiesz, no bo pisałeś o tym między innymi w swojej książce, ale okazuje się, że mm, to nie powinno być, że 100% czy 90% aktywów trzymasz w jednym tylko miejscu, w sensie tylko w nieruchomościach na przykład, albo tylko w złocie. Um, czytałem u... Y, jest taka książka, Najtwardsza Waluta Świata. Złoto, Najtwardsza Waluta Świata. Gdzie ma tak, J J o tak, J tak I on napisał o tym, że na jakiejś konferencji spotkał mm, kobietę z y, bardzo bogatej włoskiej rodziny, mm -hmm. która od 500 lat ma pieniądze. I on się zapytał, jak byście to zrobili? A ona powiedziała, jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Co to znaczy? Jedna trzecia w nieruchomościach, jedna trzecia w złocie, jedna trzecia w gotówce. Dlaczego? Bo żaden rząd, ani żadne wydarzenie polityczne tak faktycznie, nie jest w stanie zniszczyć tych trzech aktywów na raz. Jedno, dwa, tak, trzy, nie. Mhm. I jak gdyby to traktujemy, że jest to dla balansu, no nieruchomości w trakcie wojny ze sobą nie zabierzesz, ale złoto, tak. Mhm. W momencie, gdy jest kryzys i jest sytuacja podbramkowa, okazuje się, że ludzie zwracają się w kierunku złota, ale nie papierowego na giełdzie, tylko fizycznego, tak? Przewozisz i masz przechowaną wartość. A jeszcze raz na jakiś czas, złoto, które no, było wcześniej zabezpieczeniem walut, mhm. to jest właśnie ciekawe, może o tym pogadamy, że było zabezpieczeniem walut. Dzisiaj to jest abstrakcja, tak? ale kiedy się o tym czyta, to to się wszystko wydaje oczywiste. Tak, to, to jest nader ciekawy temat i w ogóle historia pieniądza i historia bankowości. Ja, jak to studiująca, studiuję to od lat, yy, z racji bycia w branży i z racji bycia pasjonatem tego zagadnienia, to sobie uświadamiam, że to jest niesamowity przekręt. To, to nie jest przesadzone słowo. Czyli w dawnych czasach był tylko i wyłącznie, pieniądzem były tylko metalowe te krążki tak, srebrne i złote. I w pewnym momencie to miały, jak tutaj sam mówisz, były zabezpieczeniem dla papierowych banknotów, czyli można było jeden krążek metalowy, jeden papierek, tak to w dużym uproszczeniu, i one były wymienne. I nagle ktoś sobie zaczął uświadamiać, że jeżeli ludzie zaczęli akceptować te papierowe, te papierowe banknoty, to będę mógł je drukować w nadmiarze, a ludzie wciąż je będą akceptować. I generalnie jest tak, że przez większość czasu My zwiększamy, my, czyli generalnie system. Zwiększamy podaż tych papierowych pieniędzy i ten, który je drukuje, który ma monopol na emisję pieniądza, czyli w tym przypadku banki centralne, czerpie z tego tytułu dochód kosztem wszystkich obywateli. A złoto sobie leży w cieniu. I raz na jakiś czas złoto wybija do góry, ponieważ musi tak jakby swoją wartość wyrównać z tym całym dodrukiem tego pieniądza, nominalnie rzecz jasna. I o tym się nie mówi. A szkoda, bo gdyby o tym mówiono, no to by ludzie lepiej rozumieli cały ten system. I teraz tak jak sam wiesz, w ostatnich latach mieliśmy bardzo, bardzo tutaj taką przyspieszoną inflację w Polsce. I nagle się okazuje, że ja w sklepie wielokrotnie słyszałem, ile to kosztuje, idę do Rossmana, płacę za dwa szampony i krem 90 zł i tak dalej. Ludzie, ludzie są szokowani tym, ile kosztują rzeczy po tych wzrostach inflacyjnych, ale tych, którzy rozumieją zjawisko inflacji, w ogóle to nie dziwi. To było nawet do przewidzenia. Ale to, co mnie najbardziej osobiście yy, uderza, to jest to, że my w latach 90. mieliśmy hiperinflację w Polsce. To jest pokolenie naszych rodziców, które było wtedy w wieku produktywnym, które było wtedy w naszym wieku, i oni doskonale pamiętają, że się zarabiało po milion, dwa, pięć. Zakry palcem 0,4 będzie pieniądz nowej ery. I nagle coś się okazuje, że te pokolenie już zapomniało o tym, że dobrobyt wymazuje w nas wspomnienie tego, jak łatwo zdewaluować papierowy pieniądz i że powinniśmy znaleźć na to sposób. Czyli to pokazuje, że historia się powtarza, a my ludzie na bieżąco zapominamy o tym, jak się zabezpieczać przed inflacją, bo system, rząd, bank centralny będzie odtwarzał ten schemat cały czas, co pokolenie, co pokolenie, co pokolenie. Jest jeszcze taki wymiar jak walka z gotówką. Rządy finalnie wygrają wojnę o gotówkę. Zgadzam się. No jak gdyby kiedyś to był tylko cash, tak? jak mhm. ktoś posługiwał się kartą. To to była nowość, tak. to był nowum, to była awangarda. Dzisiaj jest tak, że większość płatności płacimy kartą. I teraz, jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek chciałby sprawdzić Twoje naw nawyki wydawania pieniędzy, gdzie byłeś, o której godzinie, gdzie zapłaciłeś za co, to kliknięciem myszką to sobie sprawdzić. Można powiedzieć, no ale kogo to będzie obchodzić? Mhm. No, są różne sytuacje życiowe, w których no, nie chcielibyśmy, żeby ktoś po prostu y, nas sprawdzał, weryfikował, grzebał. Mhm. Już nawet wymyślając z brzegu, przyjmijmy, że y, będziesz miał jakiegoś nieprzychylnego urzędnika mhm. z jakiegokolwiek powodu, bo krzywo się na niego spojrzysz, czy jeszcze lepiej, dzisiaj, może też o tym nie pamiętamy, różni przestępcy mogą się włamać na konto, zobaczyć, sprawdzić i widzą transparentnie, co gdzie i jak. Więc gotówka ma swój plus, tak? Yy, i, to, I to spory. Yy, oczywiście też nosić przy sobie za dużo pieniędzy też się wydaje hmm. niekomfortowo. Natomiast słyszałem właśnie u G. Ricarda, czytałem o tym, że już w Stanach jest tak, że jak chcesz wypłacić więcej niż 5000 dolarów z banku, swoich własnych pieniędzy, to musisz wypełnić w banku formularz niecodziennego zachowania i wytłumaczyć się. Po co ci te pieniądze? Twoje pieniądze, rozumiesz? To w Polsce mi się wydawało to abstrakcyjne. Mhm. Ale wyobraź sobie, że niedawno sprzedaliśmy działkę i chciałem wypłacić pieniądze mojemu inwestorowi. Mhm. Tam była weryfikacja, a skąd przyszły pieniądze? No, sprawdzili, że akt notarialny, tak? Ale zapytałem się na chwileczkę, czyje są to pieniądze? Mhm. A kobieta w banku mówi, nie wasze. Jak to nie nasze na naszym rachunku bankowym. One leżą do banku, a czy ci wypłacą czy nie, to zależy od pewnych procedur. Kiedy o tym mówisz, to, to przypomina mi się to jak wczoraj wieczorem rozmawialiśmy właśnie z Ryszardem e, i w pewnym momencie to on stwierdził, że to już jest koniec kapitalizmu. I mi to tak wygląda, że w tej chwili to jest to idzie komuna 2.0. Dlaczego? Co jest tego yy, dowodem? To jest to, że to jest atak na prawo do własności. Czyli ty masz swoje pieniądze, ale ty ich nie masz. Masz pieniądze, ale one ci się nie należą, albo to zależy od banku. I to jest, to jest praktycznie absurdalne. To jest absurdalne, że doszliśmy do czasów, w których wypracowaliśmy swoją ciężką pracą yy, jakieś środki, jakieś yy, zasoby. I nagle ktoś inny, system, czy bank, czy państwo zaczyna tym zarządzać. Co się tyczy pieniądza bezgotówkowego, to ja akurat jestem daleki od. Znaczy, podejrzewam, że tak będzie, że ktoś będzie mógł stworzyć nasz profil. Możemy być jakimś tam numerkiem w systemie i widzimy, że ten numerek to akurat kupuje takie rzeczy, takie jedzenie, takim środkiem transportu się porusza i tak to akurat mniejszą uwagę przykuwa z mojej strony. Natomiast dla mnie pieniądz bezgotówkowy będzie jeszcze bardziej silnym narzędziem do naszej kontroli. Czyli ktoś mógłby powiedzieć: Słuchaj, to już są takie nieco paranoiczne scenariusze. Ja bym powiedział: No nie zupełnie. Nie zupełnie, dlatego że jeżeli ty już teraz nie możesz wykonać przelewu, albo ja mam limity wypłat, w bankomacie albo mam limity wypłat w banku komercyjnym przy okienku, to jeżeli będzie pieniądz bezgotówkowy, który będzie już mógł funkcjonować bez banków komercyjnych, to państwo będzie miało bezpośrednią kontrolę nad naszymi środkami. Państwo, nie, nie banki komercyjne, tylko państwo. I jedynym ratunkiem wobec tego jest coś, co jest poza systemem, i czymś takim może być Złoto. Nie, żebym oczywiście też kryptowaluty, ale to, 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 to trzeba się też tym zaznajomić, dobrze, ale w pewnym momencie wiele osób będzie chciało wyjść poza system, bo ten system jest coraz bardziej ciasny. Wiesz co, przypomniała mi się jedna rzecz. Miałem okazję oglądać taki wykład jednego z marketerów nowoczesnych, mm -hmm. czyli kogoś, kto no, stosuje reklamę w social mediach, mhm. w internecie i tak dalej. Tylko, że człowiek, o którym mówię, też był hakerem mhm. i dostawał, do, otrzymywał, czy zdobywał dostęp do danych, które się w głowie nie mieszczą. I ten wykład, o którym mówię, to była jakaś tam analiza kohortowo-behawioralna i potem case study sprzedaży wycieczki zagranicznej. Mhm. I on mówi tak. 48 godzin sprzedaliśmy wycieczkę dwa razy drożej niż wszyscy inni. Jak to zrobiłem? Pokażę Wam. No i mówi tak: sprzedaliśmy wycieczkę kobietom między 30 a 40 rokiem życia, blondynkom, zarabiającym dwuk tam przynajmniej dwukrotnią yy, średnią krajową, regularnie oglądającym porno. I wszyscy. To jakaś abstrakcja, skąd oni w ogóle. Skąd on to wie? Okazuje się, że wszystkie strony, na które wchodzisz, to nie tylko zostawiają ślad, ale są też osoby, które mogą to znaleźć i ściągnąć, a potem sprofilować ciebie, żeby wystawić tam reklamę. Więc dla mnie to było po prostu, powiedział, że z dużym sukcesem, ułożyli taką, taki tekst sprzedażowy, że idealnie do tych osób trafiło. 48 godzin, bum, wycieczka pełna. Mhm. A druga kwestia. Dotyczyła Facebooka. Dzisiaj to już jest nieaktualne, ale ileś lat temu Facebook miał taką możliwość, że jak ustalisz reklamę, to wybierasz sobie, w jakim obszarze dana osoba mhm. mieszka, a także jakie ma średnie zarobki. Mhm. W chwila skąd to Facebook wie. Okazuje się, że naprawdę Facebook i tego typu systemy wiedzą o nas wszystko praktycznie gdzie się pojawiamy, no przecież komórka ma logowanie, co kupujemy, co robimy, o czym mówimy. I teraz, wiesz, była reklama do ustawienia, bum, chcę wysłać tę reklamę do osób, które zarabiają więcej niż 500 tysięcy złotych rocznie. Czy tego typu wiedza daje możliwość do nadużyć? No właśnie, tak. A co jeżeli na przykład stanie się coś takiego jak w covid tak? Przecież w życiu byśmy nie uwierzyli w lutym 2020 mm -hmm. roku, że będziemy, będziemy w maskach chodzili. Że nie będziemy mogli w ogóle wychodzić yy, na ulicę. No, i, słuchając Ciebie, tak sobie myślę, że to brzmi dosyć yy, groteskowo, ale to się dzieje. Czyli nagle to, o czym pisał Orwell yy, i Huxley yy, i szereg innych yy, no, pisarzy, to się zaczyna ziszczać. To się zaczyna materializować. No i teraz, jeżeli my jesteśmy w trendzie dążenia do takiego, no powiedzmy, zamordyzmu systemowego, to ci, którzy chcą zachować jakiś rodzaj swobody, to powinni się zabezpieczyć. No i teraz pytanie, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć? No teraz ja bym odpowiedział najpierw sobie na pytanie, jakie będzie, jakie będzie narzędzie kontroli. Pierwsza rzecz to już jest taka, że my jesteśmy monitorowani poprzez Bycie uczestnikiem sieci internetowej. Tak? Po prostu chciał, nie chciał. Chciał, nie chciał. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy narzędziem kontroli będzie pieniądz, pieniądz bezgotówkowy. I jakkolwiek dziwnie to brzmi, czy nawet w sposób przesadzony, naszym zadaniem, moim zdaniem, jeżeli te, te, te dziwne scenariusze miałyby się materializować, powinniśmy być poza systemem finansowym, w jakiś sposób. W jakiś sposób? Bo to dla sie... ochrony. Tak, dla ochrony, bo nie da się kompletnie wyjść poza system. No chyba, że chcemy żyć w wiaskini. Yy, <słuch> ale to jest, no myślę, że to byłaby droga przez mękę. Yy, a druga rzecz, by w jakiś, nie wiem, no korzystać z sieci w sposób racjonalny. Ja na przykład nie lubię Facebooka, bardzo rzadko się na niego loguję i nie, nie lubię tego narzędzia. Nie lubię tego narzędzia, i gdybym mógł, to bym się go pozbył. Natomiast są po prostu rzeczy, z których muszę korzystać za pośrednictwem Facebooka. Najchętniej to bym w ogóle zniknął z sieci, no ale to też jest narzędzie mojej pracy. tak? Ja też jestem osobą w jakiś sposób publiczną i chcąc yy, reklamować swoją firmę, muszę się udzielać w mediach. Ale na tyle, na ile nie muszę uczestniczyć w mediach, nie chcę się tam pchać, dlatego że jestem coraz mniej w tym systemie i to akurat mi pasuje. Większość z nas. Nowinki technologiczne uznaje jako bezpieczne, i to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, czego przykładów jest całe mnóstwo. Już nie mówię nawet o tym, o tym jak działa w ogóle nadmierne korzystanie z, z technologii, internetowej poprzez komórkę, laptopa, tableta. Tam jest tych zagrożeń całe mnóstwo, ale to już jest całkiem inny temat. Okay. to tak, żebyśmy mogli to jeszcze jasno wyrazić. Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najstarszych, najbardziej bezpiecznych form inwestowania mhm. swoich pieniędzy, najbardziej powszechnych i tak dalej. Tak? To jeżeli mówimy do inwestorów w nieruchomości, to dlaczego oni, tak żeby to wybrzmiało, dlaczego, oni, dlaczego warto, żeby też inwestowali w złoto? Mówiłeś wcześniej o tej rodzinie, tak. która miała jedną trzecią tak. majątku w nieruchomościach, w złocie i w gotówce. I to jest tak, że tak jak ja powiedziałem, są okresy, w których złoto nie jest super inwestycją. To jest wtedy, kiedy pieniądz jest stabilny. I nagle się okazuje, że rynki, przynajmniej tak jak ja je postrzegam, to jest tak jak wykres prądu trójfazowego. Nie wiem, czy wiesz, to są po prostu sinusoidy i tam jest przesunięcie. I teraz jest tak, że po prostu kapitał płynie. Najpierw napływa na jeden rynek. Tam jest szczyt, trzeba sprzedać złoto kupić nieruchomości, bo są na dołku. I te, ten kapitał cały czas się przemieszcza pomiędzy y, segmentami. I moim zdaniem to jest bardzo inteligentne posunięcie tej rodziny, bo ta rodzina wie, że po prostu z jednego aktywa, y, znaczy jak to być, jedno aktywo jest na górce, inne jest na dołku. I oni to podzielili i w ogólnym rozrachunku cały czas w jakiś sposób y, do przodu. Tak więc y, ja posiadam w zasadzie teraz tak mi uświadomili, że mam i gotówkę, i złoto, i, i, i nieruchomości. Tak jak każdy zresztą, ale muszę teraz sprawdzić, w jakiej proporcji to posiadam. Ta jedna trzecia to się wydaje dużo. Są źródła, które mówią, że 10%, 5, 10, 15%, żeby mieć. No to już zależy. To zależy od, od indywidualnych. Wczoraj. Też właśnie na wykładzie było mówione, jak powinien wyglądać portfel. Ja jestem zmęczony szablonami, bo zawsze ktoś mówi właśnie 5%, 10%. No nie, ja znam ludzi, którzy mają 80% złocie. I nie mówię, że to jest dobre, tak? bo to już jest zagranie typu Wa bank. Tak. To jest wabank. Natomiast y, każdy powinien sobie sam indywidualnie to ustalić, dlatego że to zależy, tak jak właśnie wczoraj powiedział Ryszard, od wieku, od tolerancji na ryzyko, od celu i, i, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś lubi rzeczy defensywne, to złoto i nieruchomości są super. Natomiast jeżeli ktoś jest młody, y, ma dużą tolerancję na ryzyko, y, nie ma wiele do stracenia, w zasadzie czemu nie miałby na bardzo ryzykownych aktywach się tutaj poruszać? Więc wszystko zależy, każdy indywidualnie powinien to sobie ustalić. Natomiast <laughs> bardzo mi się podoba to, że już kończąc, u tych naszych niemieckich sąsiadów jest ta mentalność, która została ukształtowana 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, kiedy była ta hiperinflacja absolutnie wyniszczająca kraj. Ja nic z tego doświadczenia czerpią. I do tej pory statystyczny Niemiec posiada 100 gramów złota. To jest super nawyk. I chciałbym, żeby już nawet abstrahując od tego, że ja się zajmuję sprzedażą tego, żeby ludzie też sobie takie nawyki w Polsce kształtowali, żeby przynajmniej małe ilości tego magazynować. Okej, okay, dziękuję Ci, uprzejmie Łukasz. Coś, czego nie powiedziałem jeszcze, to. Łukasz wraz ze swoim wspólnikiem prowadzi bardzo fajny, bardzo atrakcyjny, bardzo treściwy kanał na YouTubie. 20 milionów złotych. Widziałem niemal wszystkie odcinki, jestem nimi zachwycony. Jak chcę komuś coś pokazać, mówię, oglądaj to. Więc serdecznie polecam, zachęcam, naprawdę warto. Jako uzupełnienie tego, o czym rozmawiamy, czyli inwestowanie w nieruchomości. Dzięki Ci, Łukasz, za spotkanie i rozmowę. Wszystkiego dobrego? Ja również dziękuję. Zapraszam na, na nasz kanał, o którym właśnie wspominałeś i miło mi, że w ogóle mogłem się pojawić u ciebie tutaj. Mi również jest bardzo miło. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.